Do Światowej Dni Młodzieży zostało parę miesięcy, ale warto o niektórych rzeczach pomyśleć. Pierwsza rzecz. Mam przy sobie dwa śpiwory. To jest ważny temat. Zabrać śpiwór na Światowe Dni Młodzieży. Ten jest na 0 stopni, ten na jakieś plus 10. Ten waży 1,5 kilo, ten 750 gram. Różnica jest mniej więcej trzykrotnie większy jest ten. Ten śpiwór, który jest gdzieś na plus 10 stopni, ja już miałem na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie i naprawdę jest genialny. Dlatego czy to Lizbona, czy Panama, tam jest bardzo ciepło, a cienki śpiwór na pewno się przyda, żeby się okryć, żeby spokojnie gdzieś spać. Mało zajmuje miejsca, jest bardzo lekki. Ja ten śpiwór kupiłem za ponad 100 zł gdzieś przez internet, więc taki śpiwór bym polecał. Druga rzecz. Karimata czy materac dmuchany? Materac, ja bym tutaj szedł w materac trekkingowy. Ja na Światowych Dniach Młodzieży, czy w Kolonii, czy w Australii, miałem karimatę. No, przez ten czas byłem trochę połamany po tych nocach. Twarda ziemia była. W jednym z tych krajów, chyba w Australii, jak byłem, kupiłem sobie karimatę. Karimata jest bardzo lekka, ale duża. Jak byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, to kupiłem sobie nawet taką karimatę składaną, gdzie nogi były na ziemi, resztę było oczywiście, ciała było na materacu. No i potem pod nogi coś podkładałem, z tą nadzieją, że oczywiście tą karimatę zostawię potem w Panamie. Tak zrobiłem, bo trochę wtedy mi się miejsca gdzieś zwolniło w walizce. Ale tam też w Panamie były osoby, które miały śpiwór karimatę dmuchaną. Ona jest niewielka, mniej więcej waży 300 do 500 gram, bardzo mało zajmuje, jest bardzo leciuteńka, tak jak wspomniałem. I osoby, które na niej spały w Panamie, mówiły, że naprawdę wygodnie się śpi. Taki materac trekkingowy można już kupić od 150 zł w różnych miejscach, najlepiej przez internet, no bo są właśnie promocje. Kolejna rzecz. Walizka czy plecak? A może nawet torba. Ja miałem torbę w Australii i w Kolonii. Mnie tak potem kręgosłup bolał, ciągle musiałem to nosić. Więc jeśli możesz, odrzuć w ogóle torbę i zastanów się albo nad walizką, albo nad plecakiem. Walizka jest o tyle fajna, że twoje ubrania się nie pogniecą. Problem może być taki, jeśli chodzi o przenoszenie. Fajnie to się prowadzi, można ciągnąć, człowiek się nie zmęczy, no ale potem czasem trzeba gdzieś coś przenieść. I myśmy, kiedy byli na Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, to spotkanie z papieżem było takie, że nie znaleźliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy bagaże gdzieś schować. No i te torby, walizki, trzeba było po trawie gdzieś tam ciągnąć, spać z nimi. Więc ci wtedy, którzy mieli plecaki, no byli gdzieś bardziej zadowoleni i więcej na tym skorzystali. Tutaj raczej już jest ta tendencja, że szukamy miejsca, gdzie na tą nockę z papieżem schowamy gdzieś te nasze bagaże, więc nie powinno być tego problemu. Plecak zaś jest o tyle lepszy, że łatwiej się go nosi, jest więcej zakamarków, więcej kieszeni, więcej różności gdzieś tam wejdzie, ale ogólnie jest mniejszy i ciuchy mogą być bardziej pognieciane. I ostatnia rzecz, o której warto pomyśleć, to poduszka. Może być wypełniona, może być dmuchana. Taka jest wygodniejsza, dmuchana jest lżejsza, mniej miejsca zajmuje, więc potem też kwestia gustu, chociaż to już jest najmniejszy problem, bo taka poduszka, czy dmuchana, czy wypełniona, o wiele mniej gdzieś tam kosztuje. Jeśli są jeszcze jakieś rzeczy, o których warto powiedzieć w naszej grupie, napisz mi na priv lub udziel komentarzu. Dobrze, że jesteś.